Przed nami Dzień Wszystkich Świętych. Za kilka dni mieszkańcy wyruszą do wielkiego sprzątania grobów najbliższych. Na rynku każdego roku przybywa nowych preparatów i środków, za pomocą których szybko i skutecznie do połysku wyczyścimy granitową nagrobną płytę. Czy jest to tylko reklama dostępnych w handlu środków, czy faktycznie środki są tak skuteczne? Zapytaliśmy fachowca zakładu kamieniarskiego Andrzeja Górę. Jak najszybciej, najprościej i najtaniej można wyczyścić płytę nagrobną? No, przede wszystkim umyć, a w ogóle to należałoby zacząć od tego, że musi być do tego odpowiednia pogoda. Czyli musi być słońce, musi być w miarę ciepło, bo nagrobek umyć, on musi później wyschnąć i dopiero na suchy można nakładać jakieś impregnaty. No, myć najlepiej czystą wodą, ewentualnie jak są jakieś takie bardzo uciążliwe zabrudzenia, spróbować płynu do mycia naczyń, ewentualnie wody z octem. A żeby nie męczyć się przy tym myciu, nie można od razu zastosować na przykład jakiegoś chemicznego rozcieńczalnika? No nie ma takich. Raczej kamień troszeczkę się boi agresywnych czynników i nie polecałbym stosowania jakichkolwiek rozpuszczalników, mleczek czyszczących, bo to wszystko ma wpływ na poler, który jest na kamieniu. Czyli te nawet mikroelementy, które zabiera dany na przykład proszek do czyszczenia, które dokładnie gołym okiem nie są widoczne, dadzą efekt, i to uboczny, już na samym kamieniu. Tak, po załóżmy 2-3-krotnym czyszczeniu jednak ten poler troszeczkę będzie słabszy, nie będzie taki wyrazisty, jak wyszedł spod maszyny. No i trzeba mieć na uwadze to, że zawsze tam pod szmatką gdzieś ziarenko piasku, a nie daj Boże już kwarcu się dostanie, i wtedy możemy sobie zniszczyć cały poler i wygląd, efekt nagrobka. Panie Andrzeju, praktycznie przechodzimy pod płytę nagrobną z wiaderkiem wody. Najpierw powinniśmy obmieść jakąś miotełką, nie wiem, szmatką, miotełką płytę, czy od razu przystąpić do konkretnego mycia? Nie, no należałoby obmieść pierw z piasku, później ewentualnie spłukać czystą wodą, dość obficie, żeby to, co zostało, drobinki piasku, żeby one po prostu spłynęły. I wtedy możemy zastosować jakiś tam środek do mycia, tak jak wcześniej mówiłem, płyny takie mniej agresywne. I następnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do suchego. I to powinno wystarczyć. Natomiast jeżeli należałoby zakonserwować ponownie nagrobek. Co znaczy zakonserwować? To znaczy, każdy granit wymaga impregnacji i konserwacji przed wpływem kwaśnych deszczy, brudu. Brud się wtedy tak nie trzyma. No i wtedy po takiej impregnacji on jest bardzo odświeżony i wygląda no prawie jak nowy. Czy sami możemy ewentualnie wetrzeć jakąś pastę chemiczną na zakończenie mycia, jak już osuszymy płytę nagrobną, żeby na przykład ta płyta się błyszczała? Są środki do impregnacji, konserwacji nagrobków. Niemniej jednak no, trzeba szczególną uwagę zwracać, co tam jest napisane, jaki jest składnik. Bo niektóre środki, które są na rynku, no niestety powodują w pierwszej fazie efekt bardzo ładny, jest to wszystko błyszczące, natomiast po 2-3 miesiącach no może to się zrobić bardzo brzydkie i preparat jest trudny do usunięcia, także jest to później problematyczne i wiążą się z tym duże koszty. Zapytam jeszcze pana, bo często właśnie w tych dniach na płyty nagrobne stawiamy znicze. Pęknięty znicz to oczywiście wylana zawartość, czyli ta sterena, środek chemiczny, który się pali. Jak go później usunąć, żeby równie był dobrze usunięty z płyty nagrobnej? No najbardziej korzystnie to albo jakąś szpatułką drewnianą, żeby broń Boże nie używać metalu, ewentualnie plastikową jakąś skrobaczką, ale najkorzystniej to jest po prostu ciepłą wodą, żeby on zmiękł troszeczkę i usuwać, tak jak mówię, drewienkiem, plastikiem jakimś. Jak często powinniśmy dbać o płytę nagrobną? Jak często powinniśmy ją myć, polerować, po prostu, żeby ona była cały czas w idealnym stanie? Znaczy odnośnie mycia, to tam nigdy mycie nie zaszkodzi, natomiast konserwacje w naszych warunkach, jakie są w Świnoujściu, zalecam przynajmniej raz do roku zrobić konserwację, i to w terminie takim sierpień-wrzesień. A konserwację oczywiście nie wykonujemy sami, a zwracamy się do fachowców.
No tak, tak. Akurat nie moja firma wykonuje takie usługi konserwacji kompleksowej i jest to robione profesjonalnie środkami przeznaczonymi tylko dla profesjonalistów, takimi, których nie ma na rynku niestety. I wtedy my to załatwiamy sprawę już od początku do końca. Czyli umycie, uzupełnienie fug ewentualnie i konserwacja. A bliższe szczegóły, jeżeli ktoś z naszych widzów chciałby zapamiętać lub dowiedzieć się, wybrać sobie odpowiednią firmę, dowie się również w biurze cmentarza. No dokładnie tak. Wszelakie informacje odnośnie firm, które świadczą takie usługi, są dostępne na cmentarzu administratora.